Cześć. Zapraszam Cię do ćwiczenia, które może pomóc Ci spojrzeć na trudność, której aktualnie doświadczasz, z nieco szerszej perspektywy. Może być ono również wspierające w nabraniu dystansu w danej chwili oraz w uświadomieniu sobie swojego własnego stosunku do problemu. Na początku pomyśl o jakiejś aktualnej sytuacji, która jest dla Ciebie trudna, stresująca. Taka, której chcesz i możesz się teraz przyjrzeć. Pamiętaj, że to jest ćwiczenie, dlatego na początek wybierz umiarkowaną trudność. Jeśli Twoje zmartwienie czy stres w tej sytuacji miałoby przyjąć pewną wartość na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niewielki stres, a 10 bardzo duży, wybierz teraz coś na 4, maksymalnie 5. I zapisz tą trudną sytuację. Teraz wypisz wszystkie myśli, emocje, odczucia związane z tą sytuacją. Ważne, by te odczucia były szczere. Dlatego wypisz je dokładnie tak, jak brzmią w Twojej głowie. Bez analizowania, bez cenzury i wartościowania ich. Do każdego z nich masz prawo. Pozwól sobie czuć i myśleć to, co się naturalnie pojawia i wypisz wszystko, co przychodzi Ci teraz do głowy. Jedno po drugim. Świetnie. Odetchnij głęboko. Teraz podążaj proszę za moją instrukcją, tak uważnie, jak to tylko możliwe. Na początek zwróć uwagę na pomieszczenie, w którym jesteś. Rozejrzyj się świadomie i z ciekawością. Zauważ przedmioty, które się tu znajdują. Wszelkie kolory. Różne kształty. Staraj się obserwować wszystko bez oceniania w kategoriach takich jak ładne, brzydkie. Zauważaj z otwartością to, co widzą Twoje oczy. Zarówno przedmioty, jak i poszczególne ich elementy, czy powiązania między tymi elementami. Być może zauważysz coś, czego Twoja uwaga dotąd nie dostrzegła. Nie analizuj i nie osądzaj tego, na co patrzysz. Skanuj przestrzeń, kawałek po kawałku. Zauważaj z ciekawością wszelkie elementy, które ją tworzą. A teraz na potrzeby tego ćwiczenia, jeśli to jest dla Ciebie w porządku, zamknij proszę oczy. Skieruj całą uwagę na dźwięki. Pozwól, by docierały do Twoich uszu. Dźwięki z pomieszczenia, w którym jesteś. Dźwięki z zewnątrz. Spróbuj obserwować ich natężenie. Skąd do Ciebie docierają? Nie staraj się ich analizować, interpretować, myśleć o nich.
Słuchaj różnych, napływających i zmieniających się dźwięków. Może usłyszysz również ciszę między dźwiękami. Mając cały czas zamknięte oczy, jeśli jest to dla Ciebie w porządku, skieruj teraz uwagę na opuszki swoich palców i dotknij na przykład krzesła, na którym siedzisz, lub biurka, stołu, który masz przed sobą. Uruchom cały zmysł dotyku. Jeśli Twój umysł stworzy komentarz podobny do „o co tu chodzi” albo „to nie ma sensu”, co jest naturalne, nie podążaj za nim i skup całą swoją uwagę na odbieraniu wrażeń i na kontakcie z tym, czego dotykasz. Sprawdź, czy na przykład wyczuwasz temperaturę powierzchni. To czy jest ciepła, czy chłodna? A może zauważasz, że jest gładka lub szorstka? Miękka lub twarda? Teraz przekieruj uwagę na koniuszek języka. Spróbuj poczuć kontakt języka z podniebieniem lub z zębami. A teraz, mając wciąż zamknięte oczy, jeśli jest to możliwe, łagodnie zwróć uwagę na oddech. Zauważ, jak faluje w Twoim ciele. Wpływa do niego i z niego wypływa. Obserwuj naprzemienne wdechy i wydechy. Poszukaj tego miejsca w ciele, gdzie czujesz oddech najbardziej wyraźnie. Czy to jest Twój nos? Klatka piersiowa? A może brzuch? Uświadamiając sobie swoje ciało, ciało jako całość, spróbuj teraz poczuć, że oddychasz całym swoim ciałem, całą jego przestrzenią. Jeśli miałeś zamknięte oczy, otwórz je teraz i zapisz ponownie tę samą sytuację, która Cię stresuje. Tą samą trudną sytuację. A teraz wypisz wszystkie myśli i emocje, które przychodzą do Ciebie w tym momencie. Jedno po drugim. Wszystkie myśli, emocje skojarzone z tą sytuacją, tak jak teraz płyną. Niczego nie interpretuj, nie oceniaj. Pisz swobodnie to, co się samo pojawia.
A teraz spróbuj przypomnieć sobie swoją pierwszą notatkę i popatrzeć na tą notatkę. Czy są zapisane te same odczucia, myśli? A może coś się zmieniło? Nie spiesz się. Pozwól sobie pobyć z tym, co jest. Spróbuj uświadomić sobie, jak to było pisać za pierwszym razem, a jak za drugim. Na przykład, jak reagowało twoje ciało. Jakie pojawiały się wrażenia? Może pojawiła się nowa perspektywa, propozycja jakiegoś rozwiązania lub nieco łagodniejsze odczucia dotyczące tej sytuacji. Jeśli masz poczucie, że nic się nie zmieniło, to pamiętaj, że to jest również w porządku. Nie można wykonać tego ćwiczenia źle. Może sytuacja trwała od dłuższego czasu, lub jest to dla ciebie bardzo trudna, na przykład na poziomie bliżej 6, 8 punktów albo nawet 10. Zachęcam cię do wykonania tego ćwiczenia z inną aktualną sytuacją lub ponownie z tą sytuacją, na przykład w innym czasie. Kiedy jesteśmy uważni, możemy poszerzać swoją perspektywę postrzegania danej sytuacji i problemu. Spojrzeć na niego z bardziej otwartym umysłem. Dostrzec różne odcienie tej samej sytuacji. I przede wszystkim usłyszeć siebie, swoje emocje, myśli. Uważność, która jest możliwa za pomocą naszych zmysłów, pomaga nam zatrzymać historie, które tworzy umysł i które nas nakręcają. To bardzo ważne. Dzięki temu od niczego nie uciekamy, ale dajemy sobie szansę na bardziej świadome odpowiadanie na to, co się dzieje. Wtedy ta sama sytuacja może być postrzegana z większym spokojem. Dystans i perspektywa dają nam szansę na wyłączenie autopilota i bardziej świadome odpowiadanie na daną sytuację. Pamiętaj, kiedy zauważysz, że zaczyna przytłaczać cię dana sytuacja, zaczynasz odczuwać lęk lub inną trudną emocję, możesz na chwilę uświadomić sobie swoje zmysły i oddech. Zobacz wtedy 5 rzeczy w swoim otoczeniu. Usłysz świadomie 4 dźwięki. Dotknij 3 przedmiotów. Skup uwagę na zapachu. I zrób 2 świadome wdechy i wydechy lub więcej, jeśli chcesz. Może ci to pomóc uziemić się na chwilę, włączyć tryb bycia, tryb obserwatora sytuacji, w której się znajdujesz. Zachęcam cię, byś na koniec doceniła siebie za wzięcie udziału w tym ćwiczeniu. Otwieranie się na trudności, których doświadczamy, wymaga od nas otwartości i odwagi. I jak w przypadku każdej umiejętności, również radzenie sobie z trudnościami we wspierający dla nas sposób wymaga pewnego treningu.